Witam was tutaj, cześć, to mam Izonarz, zapraszam was na kolejny odcinek z CSK9 Industries. Mam dla was parę dobrych wiadomości, jedną złą. Przed chwilą mnie złapał straszny kaszel i co jeszcze gorsze, ponazywałem dzielnicę i mnie to wszystko pousuwało. Ale nie, teraz jest dobrze. Jedna osoba w końcu, po bardzo, no długo do was mówiłem, żebyście wymyślali nazwy dla dzielnic, w końcu ktoś mnie wysłuchał. Ponazywałem tutaj po całym mieście różne nasze dzielnice mieszkalne. Jak sobie tutaj osoba chciała, tam był Kacper Ziola chyba. Nie wiem, mówię wam tego teraz dokładnie. Trochę mnie gardło zjechało teraz, ojej. Jednak to nagrywanie wieczorem nie jest może najlepsze. Dobra, tak czy siak. Przepraszam. Wybudowałem tutaj nową dzielnicę. I tutaj się ludzie budują, tak żeby nasz popyt trochę rozładować. Kurde, ja zaś tutaj uduszę, czy co? W ogóle od czego? Sobie tak normalnie sobie siedziałem, co nie? Wszystko było zacy, wszystko grało, a tu nagle mnie coś ścięło. Dobra, tak, teraz myślę sobie, że trzeba wybudować naszą nową dzielnicę handlową. Możemy sobie tutaj pociągnąć dalej trochę. Bo nie chcę też wszystkiego budować... poza odcinkami. Chwila. Ale mnie coś ścięło normalnie. O, już lepiej chyba. Nie mam niestety nic do popicia. Więc tu jest mój błąd. Ale mam nadzieję, że przejdzie. Dobra, tutaj ten handel będzie się budować jeszcze tak fajnie. Czekaj, daj mi tutaj to. O, chyba jest już lepiej. Że podniesiemy im tutaj po prostu teren od razu. Tak, taki mam pomysł. Czekaj. Dobra. Dotąd powinno to tutaj całkiem ładnie wyglądać. Dobrze, teraz tak. Póki co, nie chcę tutaj jakoś strasznie myśleć o tej dzielnicy, więc zamiast to po prostu... A, taką tutaj prostą naszą drogę. Swoją drogą. Kiedyś autobusy w naszym mieście się pojawią. Nie jestem pewien kiedy. Ale kiedyś na pewno nastąpi ten dzień. Kiedyś. G, wyłącz to. Czy to by mi tu weszło jakoś? Nie, dobra. No niestety, musimy górą. Raz, dwa, trzy. Na tutaj co zawsze pamiętam, że da się już to ponieść. Dobra, dotąd. I czy ty byś mi tu zjechał? Tak jak ja to lubię? Nie. Okej. No prawie. Czekaj. Wyłączmy sobie siatkę. To będzie od razu prościej. Okej. Okay. A, no mówiłem, bez siatki będzie prościej, od razu prościej. Inaczej, od razu da się to zrobić. I jeszcze budynków, nawet aż tak bardzo dużo nie wyburzyłem. Dobrze, wy tu się możecie budować, już się coś buduje. Dam wam tylko tutaj wodę, abyście nie zrządzili na podstawowe rzeczy. I jakieś córpórki. Córpórki, mówię teraz... Mówię, dobra, nie będę na razie mówić o co chodzi, ale... Nowy materiał polityczny. Już zaczynam trochę przy nim siedzieć. Chociaż mam jeszcze do zrobienia film konkursowy, tak? Mam się pojawi w najbliższym czasie film, nowy film konkursowy, ale... To tak tylko jakby coś na marginesie. I teraz tutaj jeszcze robię i ten film konkursowy. I materiały dla szkoły. No i jeszcze materiał polityczny. No i oczywiście wszystkie normalne serie tak na bieżąco. Więc no niestety, jak może zauważyliście... Nie mam już nawet tyle czasu, co kiedyś nagrywałem jeszcze. Każdy odcinek ze Steve's PS4 miał na koniec timelapse'a. No to teraz niestety już aż tak nie ma pięknie i aż tak sobie tego nie mogę wydzielić czasu, żeby aż tak dużo rzeczy zrobić. Niemniej mam nadzieję, że wam się to wszystko podoba, co teraz się pojawia. Jeśli tak, możecie dać łapkę w górę. I trochę się już nie wydawiam nawet z editingiem, co włączam na noc. A to jest akurat już trochę źle. Dobrze, tutaj mamy całkiem nieźle się to wszystko produkuje. Jedyne, czego jest teraz mało, to tak, mamy tutaj naszą wielką farmę, ale musimy więcej teraz na nasze jedzenie. W sensie, bo tak, czekajcie, jak klikniemy sobie na farming Avizonesza, to produkty zwierzęce jest mniej niż mąki ostatnio. Ciekawe, co? A tutaj jest na razie całkiem dobrze. Właśnie, czekaj, jak tam nasza rafineria i... Okej, okay, rafineria ma za mało metalu, dobra, czyli nic nowego. I ty też masz za mało wszystkiego. Papier i plony. Okej, okay, czy po prostu masz bardzo daleko od tego. Dobrze, czy ja tutaj przypadkiem nie mam na
Czekaj, strefy przemysłu rolnego. To jest chyba to. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobra, tutaj są produkty unikatowe. Dobra, daj tutaj papier. Produkty unikatowe to... Papier. Co jest? Opróżnienie budynku poprzednich za... Aha, bo coś było. No dobra, niech ci będzie. W takim razie, jeżeli coś tam było... dobra, jeszcze zanim zaczniemy na dobry nasz odcinek... Trwa dopiero 5 minut, tak? To sobie i mi teraz ścieknie z nosa jeszcze. Normalnie, po prostu... Czy tutaj mogłyby te... Nie wejdzie. Szkoda. Dobra, może tutaj. Dobra, właśnie. Było. Magana woda. Nie masz tu wody, co? Dobra, tutaj by się może to zmieściło. Nie chcę się tu zmieścić. Szkoda. Dobra, z tego co widzę, tak. Za mało surowców naturalnych. No to niestety szkoda, ale musisz się przenieść tutaj. Dobra. I tak, ty nie masz podłączenia. My na razie cię tutaj tak wstępnie po prostu sobie podciągniemy. O, i ty już nie masz tutaj nawet surowców. Czekaj, gdzie są surowce jeszcze? Surowce są tu i tu. Okej, dobra. Bo tutaj jeszcze i tak bardzo niedobrze nie widać jeszcze i aż tak bardzo dobrze. Tak, to jest akurat dobre. Było. Czekaj, bo ja tam widziałem, że mi tam daleko wstyknęło i weszło. Czekaj. Ja to widziałem, ja to chcę teraz powtórzyć. Okej. Dobra, chyba nie wejdzie. Dobra, niech będzie już tutaj. Dalej, czy coś mi tutaj już zrzędzi? Ty mi zrzędzisz. Okej, dobra. Tutaj już na razie nie będziemy przy tym kręcić, bo tutaj jest chyba rzeczywiście już może być trochę mało tego. I tutaj będzie kolejny. Czy mamy jakiś jeszcze kolejnych... Dobra, tu jest kolejny problem. Można niby tu powiększyć trochę tą wyspę. Czekaj. I wtedy... Tak, wiem, tu trzeba pociągać jeszcze te wszystkie budynki, zaraz tym się zajmiemy. I tutaj za mało ziemi, kurde, zapomniałem o tym. Trzeba wraz tą ziemię. Przyspiesz ten czas. Muszę szybko dużo ziemi wziąć. Dobra, tu ładnie schodzi mi tu. Tu sobie dużo wysp robię. Właściwie to ja lubię po prostu je powiększać trochę. Dobra. Tak powinno być dobrze. Przenosimy budynek ciebie. Morska platforma wietnicza. Dobra. Gdzie ty miałeś się przenieść? Czekaj, gdzieś tutaj. A, od tej wyspy. Okej, dobra. Już pamiętam. Co? Nie. O, było. Ej no, gra. Czekaj, tu było naprawdę dobre. Akurat lokalizacja. Dobra, tu jest dobra. Poczekajcie, podłączmy sobie najpierw te budynki, co tutaj przed chwilą budowaliśmy. Żebyśmy nie zapomnieli później. Dobra, dotąd. I tutaj masz dojazd, świetnie. Ty tutaj, proszę bardzo, masz podłączenie. Woda, tak, wiem, tutaj jest problem z wodą. Ciach. I tu podłącz do tego. I tutaj bym jakoś chętnie, bardzo chętnie podłączył to jakimś mostem. W ogóle, co tu jest z prądem? A, no tak. Prąd nie jest wieczny. Trzeba od tych pociągnąć tutaj. No bo jednak prąd też musi być jakoś dociągnięty. Dobra. Co tutaj chciałem zrobić? Most. Tak, okej. Tu by się przydał most, żeby trochę łączył. Bo jednak to i ta część nie są jakoś strasznie dobrze połączone. A ja bym jednak wolał, żeby były połączone, bo wtedy mam tutaj lepsze możliwości budowy. Dobra, proszę bardzo, macie podłączenie.
ty rządzisz, że nie masz prądu. Przecież tutaj was podłączyłem już. Okej, dobra, rozumiem, tutaj za... tutaj się nie podłączyliście. I po prostu część miasta ma za mało prądu, dobra. Już teraz powinno być dobrze. Czy jeszcze jest jakiś zrzędzący budynek? Tutaj jest jeszcze jakiś zrzędzący budynek. Tak, tutaj jest trochę surowców. Dobra, tutaj masz. Takie. Co? Tutaj nie ma surowców? Nie, no co? Dobrze, czy coś jeszcze mi tutaj któryś ma ludzi, że już nie ma surowców? Nie, na razie wszystko ładnie wtedy mi. Ty nie masz podłączenia. Okej, dobra. Już ci podciągamy. Stąd. Tutaj. I tutaj. Prąd. Odłączyliśmy was tutaj. I co? Znowu się coś odłączyło? No nie gadaj, no. Kurde. Aha, teraz ci znowu nie są podłączeni z niczym. To jest tymi... Tak, trzeba zrobić jakąś centralną sieć druga tutaj. Z tego co mi się wydaje, bo tutaj się po prostu to zbyt często wyłącza. Wiele problemów. Podłączyć się do sieci... Chciałbyś. Dobra, masz podłączenie. To ci powinno trochę pomóc. Dobra. To tak, tym się na razie już dzisiaj nie zajmujemy. Przejdźmy sobie do lasów. Tak, najpierw zacznijmy od lasów. Okej, mamy za dużo lasów. Jak tam? Inaczej, czego mniej produkujemy? Pokaż to. Papier. Okej, na równo jest. Dobra, to róbmy to moją równą taktyką. Czyli czekaj, wejdźmy sobie tutaj. Tutaj. I tak, po pierwsze postawmy sobie ten duży przyspieszający. Proszę bardzo. I dalej tak, mamy celulozownia. Po jednej miała się zmieścić. Miała się ona tutaj zmieścić. No cóż. Nie dogadałem się z grą. Okej, musimy to naprawić. Gdzie włącz. Daj dotąd. Dobra, i odtąd. Tak, bo tutaj trochę tego zaczęliśmy budować, żeby to w miarę wyglądało, ale widzę, że się i tak tutaj można nie dogadać. Nawet jeżeli wszystko dobrze robisz pod grę, to ona i tak robi swoje. Coś w tym jest. Dobra, dawaj tu włącz. Światła tutaj się włączyły? Nie włączyły się światła. Świetnie. Dobra, raz ty, dwa ty. I tak, mamy też tego typu budynki. I tego typu budynki ja chciałem stawiać po tej stronie ulicy. Tak. Raz. I dwa. I mamy jeszcze coś takiego jak to. I tu będzie raz. I tu będzie dwa. W takim systemie sądzę, że powinniśmy zajść daleko. Dobra. Tak z ciekawości. Jeżeli byśmy zrobili coś takiego, to możemy zrobić tutaj bardzo zły system, ale niech już będzie. Tak, w sumie to nawet aż taki zło nie jest. Droga stąd tu się ciągnie. Stąd jedziesz tu. Stąd jedziesz tu. I stąd jedziesz tu. Ale zygzak... Co? Ale zygzakiem oni tutaj teraz musieli pojechać. Dobra, sądzę, że to trochę im tutaj przyspieszy czasu. Czekaj, ja by tutaj jeszcze im trochę pomóc. Tak, bo tutaj widzę, że... Dobra, akurat dobra. Tą jedną możemy zostawić taką standardową, bo ona rzeczywiście jest taka... trochę bardziej używana niż wszystkie inne. Tu trzeba będzie w ogóle tą dużą drogę też przesiągnąć, żeby trochę to lepiej działało. Ale póki co dajmy sobie w ten sposób. O. Że już tutaj wjeżdżasz w tą dużą. Dobra. Mam nadzieję, że będziecie z tego dobrze korzystać. Dobra. Lasy. Lasy, 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 lasy. Lasy inflacji. Ktoś mówił o kotkach? Nie. Skądże znam? Ham.
Dobra, nie teraz. Kiedy indziej się zajmiemy korkami, bo to jest temat na długie gadanie, a ja dzisiaj nie chcę długo gadać. Dobrze, tutaj dajmy sobie kolejną drogę. Chyba już, sorry kamyki, ale są rzeczy ważne i ważniejsze. Las, kamyki. Ty byłeś kamykami, więc byłeś mniej ważny. Raz, dwa, trzy, cztery. I to samo po tej stronie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Dobra, czy gdzieś się zabiły głupie drzewa? Tu się zabiły głupie drzewa, okej. Okay. Czy jeszcze gdzieś? Nie, bardzo ładnie. No. Jak kupimy jeszcze ten kawałek ziemi, czy my możemy już go kupić? Nie, jeszcze nie. Za ileż kolejny obszar? Okej, okay, trochę musimy przejechać. I będziemy mieli już port lotniczy, towarowy. No, bardzo by się przydał, bo tutaj to co mamy teraz, to trochę nie wydabia. No, dobra. Ogólnie mam tutaj dużo tych dworców w małym miejscu. I one tak trochę średnio wydabiają. Tak, ci będą musieli mieć własny dworzec. Ogólnie dużo mało własnych dworców trzeba myśleć. Dobrze. Sądzę, że to im będzie tutaj ładnie wyrabiać. Okej. Okay. Co im tu możemy jeszcze zrobić? Okej. Okay. Dobra, dajmy sobie kolejne te. W sensie kolejne. Kurde. Nie, źle. Przestawiłeś się o jeden kwadrat i jest już źle. I jeszcze się nie chcesz postawić dobrze. Ty jeden niedobry. Snogo, nie wiem czy zauważyliście, odkąd gramy na Industries, naprawdę zarabiamy tonę forsy. No a tu będzie się w tle robić papier, tak? On tam w tle się robi. Nie, my o nim w ogóle teraz nie myślimy, tak? On tutaj się robi w tle, tak jak G. Macz mi linię pomocniczą. Te rury, to ja bym chciał, żeby tutaj ładnie do samego końca już szły. Okej. Okay. Dobra, ładnie. Tu sobie skręcisz. Świetnie. No mało, tutaj coś było właśnie planem z tymi rurami. I tu sobie teraz zrobimy połączenie tych dwóch rur. Proszę bardzo. Bo co jakiś czas rzeczywiście może się przydać taki łącznik. Ale tylko co jakiś czas. Nie za często. Dobra, zróbmy sobie tu jeszcze taki drugi kawałek tego lasów. I przejdziemy do rudy. Ta, ruda. Ruda. Dobra, nie będę tutaj gwizdać, bo zaraz do mnie przyjdą. Raz, dwa, trzy, cztery cities, industries. Industries. Czekajcie, a co by się stało? Czekaj. Nie to. Jakbyśmy sobie tu zrobili coś takiego, co nie? Tutaj. Tu parę szkółek. No, może jeszcze z tyle. I tutaj normalne drzewa. Czy jakoś to by specjalnie wyglądało? Czekaj, pole, szklarnia, ale nie, już jak coś to już szklarnie. Może być, nie wyglądasz tak źle. Jedyne co jest największym teraz problemem, to jest teraz to podłączyć. I widzę, że się już zrobiły złe drzewa. Te podłe. Te bardzo niedobre. Okej, okay, dobrze, musimy zrobić tutaj nasz standardowy manewr z tym wspaniałym zakrętem. Dobra, widzę, że trochę przesadziłem z drogą. Ale my to zrobimy. My to zrobimy, żeby nie było. Ja tego nie zrobię. Ja już to tyle razy zrobiłem tutaj w tym Industries. Okej, okay, może jednak nie zrobię. Ale tym, spokojnie. Dobra, tu będzie gruntowa droga. Nogą tutaj też może być gruntowa, bo tutaj po co aż tak serio, to po co mi tutaj jest coś takiego. Tak samo tutaj. O ile tutaj jeszcze jestem w stanie zrozumieć, bo tu była taka trochę bardziej główna, ale tutaj... Nie. I te szkółki to bardziej gdzieś tutaj, żeby wrzutki zrobić w ten las, bo to tak to normalnie to nie. Dobra, wypad drzewa. Bóg.
Olcha. O wiele lepiej. Dobra, tutaj to będzie mi powoli zacząć tutaj funkcjonować. Mamy tutaj jeden ten przyspieszający jeszcze do 110. Dobra, to sobie należy, niech tak wygląda. Dalej, farmą za chwilę się zajmiemy, bo farma to wiemy, jak zżyta czas, tak? Więc farming jest na sam koniec. Tutaj nie wiem, czy czemu są drzewka. Tu nie powinno być drzewek. Tu, jeśli już, to może mogą być zielone wstawki. Ale nic więcej. Bo tutaj jest ciężki przemysł, tak? Dobra, o, tutaj widzę, że mi całkiem ładnie ta droga wejdzie. I tu jeszcze z takim fajnym zakończeniem. Raz, dwa, trzy. Proszę bardzo. Jeszcze jedno. I stąd tutaj będą zjazdy. W sensie na autostradę. Tu będzie jeden taki, no duży. Nie ukrywajmy, on będzie duży. Okej. Jak to będzie wyglądać? Źle. Nie czegoś takiego tutaj chciałem zrobić. Okej, raz, dwa. I raz, dwa. Dobra, niech ci będzie. I stąd z kolei będzie tutaj aż zbyt dobry zjazd. Z tego co pamiętam. Tak. Dokładnie. Okej, i tutaj się to spokojnie wszystko połączy. Tak już patrzyłem, że coś mi tutaj nie wszedł przypadkiem, ale nie. Tutaj z kolei stąd będzie zjazd. Czekaj. Tak, tak. I tak. Oj, taki dziwaczny wyszedł, ale dawaj, już nie będzie. I tutaj... O, proszę bardzo. Dobra. Niech będzie. Tak, jeden jest taki mniejszy, no bo sądzę, że z niego będą mniej skorzystać. Nie ma tutaj świateł, tu się zrobiły światła, a tak poza tym nie ma ich tutaj nigdzie więcej. Chociaż nie, czekaj, przy lesie się zrobiły. Gdzie jest nasz las? Las jest tutaj. A nie, nie zrobiły się, no tak, bo tutaj kręciliśmy przy tej ulicy, co już jest. Dobrze, czy to się przypadkiem już nie zapełniło? Już się zapełniło, oczywiście. Dajmy obydwa na pusty. Bo to jest po prostu straszne, jak one się szybko zapełniają. Te też są już dwa na puste. Okej, ten jest na pusty. Ten jeszcze nie jest na pusty. Dajmy na pusty. Ale widzę, że tutaj mamy zbyt dużo naprawdę produkcji. Dobrze, dajmy sobie jeszcze więcej papieru. Dajmy jeszcze spadę tych celulozowni. Raz, dwa, trzy. Okej, coś jest z prądem. Czemu możesz wysiadł? Brak wody. A brak wody jest spowodowany brakiem prądu. Hehehe, to byłoby dobre. Nie, aż tak źle nie jest. Dobra, co tutaj ten drut gdzie idzie? Donikąd. A, dobra. Jak donikąd, to możemy go wyciąć. Ciach i ścieki jeszcze kolejne. Dobra, to powinno trochę nam pomóc tutaj teraz z tym. Dobra, to wybuszmy. Po co mi coś takiego, jak to nie działa? Dobra, mam dziwne czucie, że... O, dokładnie, już zaczną z tego korzystać, mimo tego, że jeszcze im na to nie pozwoliłem, ale dobra, nie będzie. Aż tak się zastanawiam, czekaj, pokaż, jaki jest taki duży duch. No całkiem. Chciałbym tutaj nie postawić opłat. Ale to byłoby chyba trochę podłe. Chyba tak. Dobra, to póki co... Jedyne, co jeszcze im tutaj dodam z takich udogodnień, to będzie stąd, tutaj i tutaj zjazd. I tak samo tutaj, tylko że tu będzie dół. Ciach. Czekaj, bo tutaj jest to głęboko. O, dokładnie. To takie tam drobne tam, że wam pomagam niby. Dobrze, wy jeszcze nie wbiliście piątego poziomu, tak. Okej, dobra, czyli tutaj jeszcze przed nami odkrywać jakieś nowe zakątki. Dobrze, pokaż mi... Czekaj. Ropa. Ruda. Dobrze, czy jakiś już z tych moich rudowych... Okej, wyjdźmy stąd. Już rzędzi, że ma za mało surowca. Ty zrzędzisz, ale cię akurat w łosu wyrzucamy. Ale tak poza tym... To jeszcze nie jest aż tak źle. Chyba tutaj... No, to możemy sobie tutaj postawić jakiś kolejny.
tutaj jest jeden i tutaj jest drugi. Tu będziemy robić bełchatów, jakby ktoś się zastanawiał i nie pamiętał, co mówiłem w kolejnym poprzednim odcinku. Tam będzie bełchatów. I stąd możemy sobie pociągnąć taką drogę wspaniałą. O tak, tutaj. I od tej drogi jakieś jeszcze kopalnie poustawiać. Tu możemy dać jeszcze coś takiego. Z jedną. I tutaj. Dobra, nie macie wody i prądu. Okej, okay, wody rzeczywiście możecie nie mieć. Już tak jak mówiłem, już mi tutaj wpadowali. Naładajmy. I tutaj jeszcze naładajmy sobie to już do końca. W sensie do tej autostrady, bo to później tak będzie się wszystko zmieniało. Podłącz. Jakby nam to coś tutaj wysadziło, to wiecie, żeby było podłączone. Prąd sobie podciągacie, jedyne co trzeba włączyć to jest skrzyżowanie. Dobra. To nam trochę powinno pomóc z produkcją. Ale żeby jeszcze bardziej pomóc, postawimy sobie kolejny ten. Tak, bo my potrzebujemy więcej stali, tak? Dobra. Okej, ty jeszcze mi tu wejdziesz. No i ten jeden zakład, te zakłady to gdzieś tam mogą wejść. Okej, tu jest jakieś duże miejsce, którego to nie jest jakoś wykorzystywane bardzo. Pokaż. Dobra, na razie sobie postawmy jeszcze taki jeden tutaj. No, proszę bardzo. Niech będzie. Okej, to jest ta podziemna? Ta, duża podziemna. Okej. To tu się to powoli będzie... tak, więcej składowisk. Akurat to może być też dobry pomysł. Żeby jeszcze jedno tutaj składowisko gdzieś wrzucić. Tylko tu jest wszystko pod kątem i to trochę nie pomaga. Dobra, tutaj jest jedno wstawimy, bo jest miejsca. Ciup. A taki ten duży to już kompletnie nigdzie nie wejdzie. Tutaj wejdzie, dobra, niech będzie. Okej, ty mi zrzędzisz, huta szkła. Dobra, na razie huta to nie zrzędzie. Dobra, jak tam z czasem? Okej, czas idealnie wyszedł nam na farming. Tutaj to farming, tutaj zaczynamy sobie. Tak, dokładnie. Nasz farming przeszedł update. I budujemy już go po drugiej stronie. I zaczniemy go budować oczywiście od niczego innego jak od podstawowych budynków. Którymi teraz się by nam tutaj przydały. Tutaj tak póki co zrobimy sobie drogę, co nie? I stąd... A to tylko chwilowe coś. Tu będzie dojazd. A tutaj będzie zjazd. A to tylko chwilowe. Co nie? Tutaj jakby coś możecie dojechać i tam wjechać na autostradę. Dobrze, ale pomijając to, to tutaj nasz farming, jeżeli bym dobrze pamiętał, to sobie trochę więcej tu zajmiemy miejsca. O, tu do autostrady akurat, to nie powinien być jakiś duży problem. Dobrze, farming nam tu przeskoczył. Ogólnie farming jest strasznie duży. To tak, pokaż mi co tutaj jest z farmingiem. Okej, więcej żywności trzeba dawać. Dobrze, akurat na żywność to nie ma nic prostszego niż rzeźnia, którą możemy tutaj wstawić. Dobra. Raz. Dwa. I tak, ponieważ nie chcę też samych rzeźni tutaj wmontowywać co chwilę, co nie? To damy też taki budynek. Tylko aby ten budynek tutaj wstawić, musimy sobie odmierzyć wielkość tego i wtedy będzie można to wstawić. Takie G. No prawie. 4200, ok. 4200. Świetnie. I nie chcę się tu akurat zbudować. Nie ma. Ja chcę, ja buduję. Oczywiście, jak można się było spodziewać, wyszło jedną kratkę źle. Teraz będzie dobrze? No, oczywiście. I nie wejdzie kolejny. A to też nic nowego. Dobra, tak okej. Rzeczywiście mi się chce spać. A jeszcze mam odcinek do nagrania inny. Kurde. Ja to mam problem. Dobra, czy tu jakiś taki dłuższy mamy coś? Nie, drzewka to nie. Młyn.
Albo coś takiego, albo mleczarnia. Mleczarnia jest długa. Ale podajemy sobie po mleczarni. I to tyle. Nie, dobra, niech będzie tutaj jeszcze taki składnik. Jeden. Jeden skład. Żeby im się to zbyt bardzo nie spodobało. Dobra, mamy tutaj skład i tak, wy zrzędzicie, bo nie macie wody. Akurat wody. Dobra, czekajcie, dajmy sobie tutaj akurat zrzędzisz wodę. Tu trochę też chcę, żeby bardziej korzystali z tej autostrady przy okazji, jak może zauważyliście. Mam nadzieję, że tak będzie. Że oni zaczną z niej korzystać. Bo ona póki co aż tak bardzo nie jest wykorzystywana. Ale też nie chcę jej bardzo tam zrzucić, żeby nie mieć później problemów wiadomych jakich z autostradami i korytami. I żeby trzeba będzie musieć wymyślać węzły, różne mody i takie tam. Dobra. Ciach, ciach. I ciach. A wam to akurat trzeba specjalną troskę tutaj dać. Dobra. To tak. Was tutaj mamy w miarę zrobionych. Widzę, że tutaj już podjeżdżają plony. Świetnie, bardzo, i bardzo dobrze. Kolejnym tutaj budynkiem będzie oczywiście dworzec towarowy, ale tym się za chwilę zajmie. Tu widzę, że jest strasznie duży duch. Dobrze, mniejsza z tym. Nasz farming zaczynamy. Farming od tej strony, aby on dobrze tutaj się zaczął budować. To tak, mamy dwie opcje. Albo pola uprawne, albo szkółki. Nie, szkółki to nie. No ma duże pole uprawne. Coś tu będę. To jest średnie, duże. Tak, to było duże? Nie, no, tak jakieś tutaj było mniejsze mi się było. No ma, nieważne. O, czekaj, było, chwyciło. Oczywiście nie chcę chwycić to, co bym chciał. Okej, czy to jest to? Dobra, to jest to. Dobra, no i stąd sobie pociągnijmy. Okej, dobra, gdzieś tutaj się to kończy. I gdzieś tutaj sobie zrobimy po prostu dużą autostradę. Będziemy robić teraz tutaj inną metodą. Tak, bo chcę, żeby co jakiś czas się... Żebyśmy coś wymyślali nowego, co nie? Dobra. Czy to jest w miarę proste? Dobra, tu będzie w miarę proste. Dobra, oczywiście to będzie wyciszone, bo nie chcemy, żeby nasze, nie daj Boże, roślinki przejmowały się tym, co się dzieje za oknem. W sensie, no wiecie o co chodzi. Dobra, dajmy sobie pierwszy budynek, póki co. I stąd tak samo trzeba to zrobić, tylko zaraz tym się zajmę właśnie. O, jej, bełchatów można rozpocząć, ale to będzie w kolejnym odcinku już na pewno. Ruda... Koparka i ruda, kopalnia wizynosza osiągnęły 5 poziom, wydajność plus 16, zanieczyszczenie minus 40%, magazyn sutowców duży, duża kopalnia odkrywkowa rudy, stocznia. Akurat tak co, ale stocznię trzeba będzie na pewno postawić. I z tego co mi się wydaje, to my możemy już postawić wszystkie. Wszystkie fabryki już mamy. No to. To znak, że coraz lepiej nam idzie. Czy poniekąd niektóre osoby by powiedziały, a już wszystko zrobiłeś z industrii, bo wbiłeś we wszystkich rodzajach 5 poziom, to już w ogóle nie ma co cię oglądać, już nic tutaj nie wymyślisz. A no właśnie jeszcze przeciwnie, bo jeszcze trzeba sobie wszystkie fabryki, lotniska i jest dużo rzeczy, których jeszcze wam tutaj nie pokazałem, a chętnie wam pokażę, więc spokojnie, to nie jest koniec, to jest nawet wręcz dopiero początek. Dobra. Teraz tak. Jeżeli to jest... Nie, dobra, dajmy sobie, żeby to był wyjazd. Może to będzie lepszy miejsce. Ta. I jakby coś tutaj nie bez powodu tutaj robię jako autostradę. Chcę po prostu, żeby szybko z tego wyjeżdżali. Dobrze, tu się zrobiły światła, świetnie. I tutaj już nie ma, okej. Dobra, to mamy w miarę zrobione. I tak, stąd... Daj mi to. Pole uprawne. Źle. Ach, jak ja nienawidzę tych bugów, że nie możesz postawić w tym samym miejscu prawie, że. Dobrze, stąd, dobrze. I tak, tutaj nasz farming już powinien się całkiem dobrze mieć. I nie chcę, żeby do głównej drogi tutaj cokolwiek jeździło, dlatego budujemy w ten sposób. Ciach, ciach. I nam prawie weszło. Szkoda, że prawie. Bo jednak prawie robi dużą różnicę niż idealnie.
Dobra, stąd. I tutaj. Tutaj, tutaj. Dobra. No tak, tu sobie podłączymy. Zmienimy oczywiście kierunek. I to sobie wyburzymy. Dobra. To to mamy zrobione, tak w miarę. Tu się zastanawiam, szczerze powiedziawszy, czy nie zrobić tego jako większą drogę. No, może zróbmy. Tak, bo tu będziemy trochę to inaczej jeszcze budować. Dajmy sobie taką ładną z drzewkami dużą. I ona nam tu będzie iść, iść, iść. I tu trzeba będzie zrobić... Pomyślimy na tym później, tak? Dobrze, no i tu się farming powoli zaczyna osiedlać. I jeszcze dajmy sobie parę tych naszych pól uprawnych po tej stronie. Raz, dwa. Dobra. To powinno im tu trochę pomóc. Czy ten budynek byśmy gdzieś tutaj wcisnęli? Zastanawiam się, czy on jest tutaj sens ma. Bo już ich tak mamy dużo poustawianych, że to już trochę... Dobra, niech będzie. I szkółkę możemy tutaj jakąś taką ustawić też. Proszę bardzo. Dobrze, widzę, że macie problem. Widzę to. Ale nasze są pełne. Jedyne, co mogę tutaj wam zrobić, żeby wam ciut pomóc, to jest postawić coś takiego. Czekaj, weszło to by tutaj? Nie, nie wejdzie. Nie ma szans. Tu wejdzie. Dobra, tutaj wejdzie. Tu wejdzie. Oj, coś nie słyszę dźwięków z gry. Już się skończyło. Za długo gram po prostu. Dobra, to sobie poprzestawialiśmy. I teraz tak, z ciekawości czystej. Bo tu daliśmy BHP. Nie wiem, czy to cokolwiek tutaj daje. Metal powinien iść tutaj. I czy idzie tutaj? Znaczy papiernia to plonów potrzebuje, a z plonami jest problem, bo nie ma jakich tutaj dostarczyć jakoś. Ale tutaj jest 8000, dobra. Dobra, są ładne zyski. Tutaj nasze lasy się tam w miarę rozbudowują. Handlowi się tutaj spodobało to. A tu im akurat będziemy bambaja jeszcze puszczać. Czekaj, gdzie jest nasza pętla tramwajowa? O, tutaj. To stąd będzie tutaj jeszcze im jechać specjalny tramwaj. Coś się o radio skończyło, co? Okej. Okay. Kolejny bug. Jak ja tych bugów już nie lubię. Dobra, nieważne, że ich nie lubię, bo to i tak nic nie zmienia. Dajmy sobie tutaj jeszcze tylko tą drogę taką podstawową. Czekaj, jak tam z czasem? 37. Dobra, to już kończymy, żeby nie było. My już kończymy. Jestem tak padnięty, że nawet nie będę dzisiaj już myśleć, bo miałem pomysł, żeby myśleć jeszcze dzisiaj, ale może nie będę po prostu myśleć. I sorry, ale nie będzie przy tym filmie dodatków żadnych, w sensie żadnych tych efektów specjalnych. Po prostu go dostaniecie takiego surowego, bo chcę pójść spać. Bo chcę po prostu pójść spać. Ja tu nie będę wam wymyślać wymówek, czemu nie było. Po prostu chcę pójść spać. Mam nadzieję, że to zrozumiecie. Jeśli tak, to dziękuję. Dobra, tutaj się to nie buduje powoli, tak. Także powiem. Rzeczywiście to się zepsuło z tym dźwiękiem. I ostatnią rzecz, którą zrobimy dzisiaj, to będzie tutaj jeszcze trochę lasów. Bo tu nam się w ogóle kończą lasy. Trzeba będzie nad tym pomyśleć. Ale zobaczcie jak. No cały czas nie ma dźwięku. Coś przystosowaliśmy. Nie no, dzisiaj akurat nie jest jakiś strasznie długi odcinek. Nie wiem. Dziwne. Bug. Dziwny bug. Ja tego buga kojarzę, bo jak kiedyś sobie grałem, ale to było długo, to on się pojawiał, ale to było długo, a dzisiaj to nie jest aż tak bardzo długo, nie gram. Tak, grałem kiedyś dużo dłużej. Czasami grałem po... bardzo długo. Cały dzień, a nawet dłużej. Dobra, dodajmy sobie jeszcze tych szkółki. Właśnie, czekaj. Bo szkółki mają produkcję 9600, a to ma produkcję 11, tak, bo to jest o wiele lepsze. No i tutaj sobie jeszcze dajmy trochę lasów. Las. Tutaj już wiem, jest mało drzewek, ale żeby to już zakończyć i ładnie to miarę wyglądało. No tu się zrobiły światła, wyłączmy tylko te światła.
Nie no, bez takiego, bez żadnego dania to jest w ogóle tragedia, tylko dasz jakiś switch. Kurczę. A, damy sobie nawet Mars Radio, ale Mars Radio też nie działa. Kurczę. Gold FM. Cities. Cities Canines. Okej, dobra, na to chyba nie ma zmiłuj, po prostu padło. Po prostu padło i kwiczy i się nie podniesie. Tragedia. Dobra, tutaj, tak tylko jeszcze powiem, tutaj jest trochę wolnego miejsca, więc tutaj... Tu ogólnie chciałem co jakiś czas wstawiać, ale dobra, może to zrobimy inaczej. Tak, coś w tym jest, że żeby to zrobić inaczej, to jest może lepszy pomysł. Dobra, tutaj niech będzie już ta produkcja. Ale tutaj postawimy to, magazyn. Tak, magazyn, 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 tutaj się przyda. I tu sobie powiększmy tą dzielnię. O, dokładnie. Tu trzeba będzie nad tym, tutaj mamy duży kawałek jeszcze. Wow, i tu jest... Pokaż to. I tutaj widzę, że jest przyszłość nasza. Tu jest przyszłość i tu jest przyszłość. No i tu przyszłość. A w kolejnych odcinkach się zajmiemy tutaj. Tu będzie Bełchatów. Tu jakiś nowy, duży farming, jak skończymy ten, bo nie chcę z dwóch naraz. A co do lasów, to tutaj są kolejne ładne lasy, tymi... I tu jest wielki, i tu jest wielki las, który naprawdę można bardzo, ale to bardzo ładnie się nim zająć. Tak, tutaj widzę, że coraz więcej platform wiertniczych już zaczyna nam padać. Trzeba będzie niedługo po prostu je pozamykać i będziemy kończyć tutaj z tą ropą. Importujemy trochę tutaj, a tu już głównie importujemy, ale mimo tego wychodzimy na plus. Okej. Okay. No tak, bo tutaj to akurat co, tutaj to jest nasza pierwsza dzielnica i ona całkiem szybko to ściąga z siebie całą ropę. Dobrze, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Tutaj nie wiem czemu na koniec nie ma dźwięku, ale no. No cóż, trudno. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, możecie zostać łapkę w górę. Dziś się zajęliśmy tak ogólnie wszystkimi przemysłami. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. Teraz się zastanowiłem, jak ja wyuploadowałem te wszystkie odcinki. No nie wiem, szczerze mówiąc, w szkole? Może w szkole, może to jest jakieś wyjście. Dobra, cześć! Ale smutno, bez takiej muzyki. Ciągi!